Mamy kolejny krzyż, pikieta przed pałacem będzie trwała. Jest z nami pan Janusz Zieliński, który jest w Komitecie Obrony Krzyża. I cóż, no, trwamy tutaj. To, co się w Warszawie dzieje, jest niepokojące, jest dla chrześcijan niekorzystne. Więc cóż, no, podjęliśmy działania dobrem zwyciężać zło. Ale mówi pan, że to dla chrześcijan niepokojące, przecież nawet biskup warszawski wspiera tę inicjatywę. A biskup się może mylić, proszę pana. Może się mylić, biskup, pytam pana. No, skoro pan używa takich autorytetów, którzy uciekają się do rzeczy niesamowitych, żeby rękoma księży wynosić krzyże, proszę pana. Może się mylić. Czy pan zna status tego krzyża? Nie zna pan. To panu wyjaśnię. Otóż, proszę pana, ten krzyż przynieśli harcerze. Stanowi ich własność. Do tej pory nieustalone, czyja to jest własność. A jednocześnie Kancelaria Prezydenta uważa, że to jest własność prywatna. I Kancelaria Prezydenta powinna podjąć postępowanie wyjaśniające, ustalając, czyja to jest własność, ile warta i tak dalej. I wtedy protokularnie by podjęli decyzję, co z tym zrobić, z uzasadnieniem. Że pana przyjdą i to, jeśli wyniosą, to będzie cecha szabru. Po raz pierwszy cecha szabrownicza będzie na tak wysokim urzędzie, proszę pana. Przepraszam, jeszcze dodam o jednym bardzo ewidentnym kłamstwie, które już wiem, bo znam kontakt z dziennikarzami. Dziennikarze zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ ochroniarze, czyli Kancelaria Prezydencka, skłamała, mówiąc, że nie wie, kto ten krzyż ustawił. Ja proponuję państwu, żebyście zwrócili się o dane z monitoringu. Moment wprowadzenia tego krzyża, twarze, każde drgnięcie, emocje, wszystko zostało nagrane z kilku kamer, które non-stop monitorują dziedziniec prezydencki. Ktoś nas wprowadza w błąd, mówiąc, że nie wiadomo, kto ten krzyż postawił. Jest to kłamstwo, które warto wyśledzić, zdawać sobie z tego sprawę, że zaciemnianie tej sytuacji bardzo przypomina zaciemnianie tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, a wcześniej w Katyniu. Chciałem zapytać, jaki jest sens zrobienia tu kolejnego? Chcemy wyrazić, że pamiętamy i że sprawa jest poważna, ponieważ Polacy są oszukiwani. Chcemy prawdy. I dlatego postawiliśmy krzyż, bo chcemy prawdy. Żeby było jasne, nie jesteśmy zwolennikami Lecha Kaczyńskiego. Kiedy Lech Kaczyński był tutaj prezydentem, ocenialiśmy go negatywnie. Ja przynajmniej, moi koledzy, ocenialiśmy go negatywnie. Czemu dawaliśmy wyraz w licznych publikacjach, które można obejrzeć w internecie. Przynosiliśmy mu trumnę, a nasz przyjaciel Bartłomiej Kurzeja, rzeźbiarz polski, przepowiedział jego śmierć, że jeżeli podpisze traktat rozbiorowy, będzie zabity. I to się stało. Ja się nie śmieję. Co? Ja się nie śmieję. A jak pan uważa, czy to jest dobra koncepcja, szerzenie tutaj krzyży przed pałacem prezydenckim? Oczywiście. Tak? Tak. Albo też są takie głosy, że miejsce krzyża jest w kościele. Jak pan uważa? Miejsce krzyża jest wszędzie. Czy może pan wie, że ten się kolejny krzyż? Taka inicjatywa. Panu by przeszkadzało, gdyby ten krzyż przeniesiono na przykład do kościoła? Który krzyż? Nie przeszkadza nam, jak przeciwnikom tego krzyża nie powinien przeszkadzać w tym miejscu. Po prostu naród sobie tak życzył. Czy wiecie państwo, co znaczy referendum? To znaczy, że suweren wypowiada się na ten temat. I tędy dziesiątki tysięcy ludzi przechodziło w czasie okresu żałoby. Pokłoniło się i akceptowało. Jakoś w tym momencie nie było przeciwników. Teraz się pojawiło mnóstwo przeciwników. I instrumentalistów, którzy na każdej narodowej sprawie coś chcą dla siebie utargować. To jest hańba, co się będzie dzisiaj działo. Jeśli w ogóle zbieracie informacje i dokumentujecie cokolwiek, proszę zwrócić uwagę na ten mały brzozowy krzyż postawiony obok.